Cześć, cześć, witajcie serdecznie. Godzina 11. Ja spokojnie czekam, aż Facebook poinformuje mnie, że szykuje dla mnie grupę docelową. Właśnie, Facebook to robi. Moja grupa odbiorców się tworzy, dołączają pierwsze osoby. Kochani, przypominam, że żebym wiedziała, że jesteście, to potrzebuję właśnie lajka, potrzebuję serca, potrzebuję może wow. Cokolwiek potrzebuję, jeśli chodzi o Wasze reakcje. A jeszcze lepiej, jakbym miała komunikat. Dzięki za serduszka, pięknie. Taki miły poranek. A jeszcze cudownie, jakbym miała komunikat, że jestem dobrze słyszalna i że dobrze mnie widzicie. Ale to już musicie napisać. Witaj Michał, witaj Halinka, witaj kolejny Michał. Ostatnio mam takie szczęście, że na moich live'ach pojawiają się moi mentorzy, przyjaciele, osoby, z którymi jestem blisko i od których też się uczę. W tydzień temu odwiedziła nas na live'ie Beata Kapcewicz, która, tak jak wspomniałam, jest moim mentorem w zakresie leadershipu. Teraz jest Michał Zwierz, który z kolei jest dla mnie ekspertem, jeśli chodzi o budowanie marki osobistej. A dzisiaj właśnie o marce osobistej, Twojej marce osobistej w kontekście prowadzenia zespołu, prowadzenia własnej firmy, będę mówiła. Cześć Tomek. Cześć Iwona. Tak korzystając, to zbierze się grupa docelowa, to tak popowiadam Wam jeszcze, ponieważ jestem w cyklu takim szkoleniowym. I to nie własnym, tylko tym razem ja szkolę. Wczoraj miałam szkolenie dotyczące Facebooka, więc czekając na kolejne osoby, to troszeczkę nowości. Opowiem o dwóch. Pierwsza jest taka, jeśli chodzi o Facebooka, i to jest taka nowość z tego tygodnia, obydwie są z tego tygodnia, że możemy wreszcie, jak mamy fanpage'e firmowe, tworzyć grupy. To ważna informacja, ponieważ dzięki grupom możemy bardziej aktywizować naszą społeczność. Możemy specjalnie tej społeczności kierować komunikaty, specjalne oferty, traktować po prostu społeczność wyjątkowo. To nie są już tylko fani naszych stron, ale możemy po prostu zacieślać te kontakty i je bardziej ocieplać. To taka pierwsza nowość, jeśli chodzi o Facebooka i tego, co się dzieje. A druga nowość, która pomoże też Tobie i na pewno mi. Cześć Łukasz. W komunikacji online i też w budowaniu własnej marki. To taka nowość w nowej części Facebooka, która jest troszeczkę wreszcie udoskonalana, czyli Facebook Stories. Możemy wreszcie tworzyć własne frame'y. Tworzy się je bardzo, bardzo prosto. Natomiast jeśli macie markę firmową zbudowaną, to niewątpliwie te frame'y ułatwią Wam taki marketing, dlatego że tworząc je, to nie tworzycie tylko na własne potrzeby, ale korzystać mogą osoby z tego frame'u w danej okolicy. Ja stworzyłam takie dwa frame'y dla marki firmy Amy oraz dla Blue Brandu, czyli mojej firmy, takiej już stacjonarnej firmy. I zaskoczona byłam pierwszego dnia już, nie tylko teraz. Cześć Kamil, cześć Karolina, cześć kolejne osoby, które dołączacie, ale jeszcze tak tytułem wstępu, rozgrzewkę robię i też chcę dać Wam wartość w tej rozgrzewce. Stąd opowiadam o tych nowościach na Facebooku. Cześć Tomasz. Świetnie. Wracając do frame'ów. Właśnie ja byłam zaskoczona tym, że pierwszego dnia, kiedy opublikowałam ten swój frame, oczywiście załączyłam też do swojego Facebook Stories, to okazało się, że został pobrany przez inne osoby i tych pobrań naprawdę jest całkiem sporo. Więc to dopóki jeszcze na rynku jest nowością, to korzystajcie w Waszych markach, w Waszych firmach, bo dzięki temu jest to inna możliwość, inny kanał komunikacji, znowu inna możliwość poszerzania wiedzy o własnych brandach. Ale dzisiaj będziemy mówić o personal brandzie, przynajmniej o takich jego podstawach. Cześć Karolina. Jest 5 po, więc powoli mogę zaczynać. Widzę, że grupa już mamy, jest nas całkiem sporo. Dzisiaj mówimy o nas, o Tobie i o mnie, jako o przedsiębiorcy i naszych markach personalnych. I dlaczego te marki personalne będą ważne w kontekście
budowania zespołu i tworzenia firmy. Jak uważacie, co to jest w ogóle marka personalna? Chciałabym, żebyście mi napisali w kilku zdaniach, jak rozumiecie hasło personal branding, marka osobista, marka personalna. No tak wymiennie się używa w Polsce w ogóle w marketingu. Niestety muszę poczekać, bo wiem, że Facebook na live daje mi troszeczkę czasu. Trochę mnie rozgrzewa. Znaczy ja muszę właśnie was rozgrzeć do tego, żebyśmy w interakcję weszli. Personal branding. Dlaczego marka osobista jest ważna? Co to jest w ogóle marka osobista? Nie będę dzisiaj mówiła szczegółowo, jak ją budować, bo temu poświęcę jeden z kolejnych live'ów. Dzisiaj takie kwestie bardzo ogólne. Dlaczego ty jako przedsiębiorca powinieneś postawić na markę osobistą? Okej, będę jednak mówiła po kolei. Opowiadałam wam na wcześniejszych live'ach, w szczególności na live'ie pierwszym, dlaczego tak istotne jest w tworzeniu firmy patrzenie na tą firmę w taki sposób odgórny i pewne rzeczy, robienie tych pewnych rzeczy wcześniej. Często mówiłam o firmie, o firmie, o firmie i czasami zdarzało mi się powiedzieć, ale ty osobiście też musisz mieć pewne rzeczy zrobione. A te pewne rzeczy to są trzy kroki, które ja uważam za całkowitą podstawę. Pierwsza to jest twoja wizja, druga twoja misja i trzecie to są twoje wartości. Pamiętacie o tym, że było poświęcony jeden z live'ów właśnie tym trzem rzeczom? Wtedy poświęcałam go i mówiłam o firmie, o przedsiębiorstwie. Ale mój komunikat skierowany jest do mikroprzedsiębiorców, do małych firm i do osób samozatrudnionych. I w tych firmach niewątpliwie, tak jak ja dostrzegam, jest bardzo istotne to, kim jest lider tej firmy. Czyli tak naprawdę znowu zacznę od tego, że wszystko zaczyna się od ciebie. I wszystko zaczyna się ode mnie. Tak, to bardzo istotne, żebyśmy te trzy rzeczy, o których mówiłam w kontekście przedsiębiorstwa, w kontekście firmy, własnego biznesu, mieli najpierw zrobione sami dla siebie. Ponieważ ludzie, których będziemy mieć przy sobie później, oni będą właśnie podążać za tym, co jest w nas, co jest tym naszym kręgosłupem, co jest naszym sercem. Więc jeśli mówimy o wizji, mówimy o misji i mówimy o wartościach, to nie tylko budujemy je w kontekście firmy, ale też określamy, jakie one są dla nas osobiście. I dla mnie podstawą budowania marki osobistej, ostatnio dwa chyba live temu pokazywałam wam filiżankę i mówiliśmy o filiżance i o pewnych aspektach, jak to ubierałam tak fajnie wizualnie. Dzisiaj nie mam filiżanki, więc będę korzystała z ręki. Więc tą podstawą, zupełną podstawą, dzięki Michał, jest właśnie ten twój kręgosłup moralny. To, kim ty jesteś jako osoba. To tworzy twój naprawdę bardzo skuteczny, efektywny zespół. To także wyróżnia twoją firmę na rynku. Więc pytanie dzisiaj, które kieruję do ciebie i chciałabym, żebyś to pytanie z tym pytaniem zmierzył się także później, zmierzyła się także później, kiedy już zakończy się ten live, żebyś zastanowił się, jaka jest wizja i misja twojego życia. Dlaczego w ogóle ty, twoja osoba, pojawiła się na tym świecie? Co temu światu chcesz dać? Jaką wartość? I tutaj sięgamy do wartości. Wspomniałam też na wcześniejszym live, że moje wartości personalne są określone i jasne. Natomiast one trochę różnią się od wartości firmy. Są momenty takie, kiedy one są spójne i kiedy mogę powiedzieć, że na przykład wartość, którą mam jednej w trójce swoich wartości, jest to rozwój. U mnie w firmie też bardzo wyjątkowo wysoko pracownicy tą wartość traktują i rozumieją. Ale moja podstawa daje podstawę właśnie wartościom mojej firmy. Jeśli moje wartości, te pierwsze wartości, niezależność, rozwój, nie będę dzisiaj opowiadała wszystkich, nie byłyby dla mnie istotne, gdybym ich nie realizowała, to także moim pracownikom nie dałabym szansy na to, żeby stwierdzili jako grupa, jako zespół, jakie mamy wartości. To jest całkowity basic, podstawa. To jest ten kręgosłup, który musimy sobie stworzyć sami. Dlaczego? Dlatego, że właśnie w małych przedsiębiorstwach, w mikrofirmach bardzo często
Nasza firma jest nierozerwalnie związana z nami samymi. Ale jeśli chcemy tę firmę rozwijać, o czym mówię Wam za każdym razem, to musimy bardzo, bardzo mocno postawić na to, kim my jesteśmy. I teraz, czego mogą chcieć ludzie, którzy z nami współpracują, ewentualnie którzy dołączą do naszego zespołu? Jakie rzeczy musimy im przedstawić? Tak sięgam po swoje notatki z boku. Bo jak wiecie, zawsze chcę, żeby te live'y były dla Was bardzo merytoryczne, więc mam je po prostu przygotowane, przynajmniej w zakresach hasłowych, żebym też podążała logicznie za komunikatem i żebyście Wy się nie pogubili. Więc pierwsze pytanie, jakie zadają sobie ludzie, którzy być może będą chcieli dołączyć do Twojego zespołu, to wcale nie jest odpowiedź taka prosta na ogłoszenie rekrutacyjne zatrudnię kogoś. Często osoby sięgają dalej, szukają, kim Ty jesteś. Więc szukają trochę informacji o Twojej firmie, ale szukają też informacji o Tobie. Więc pierwsza rzecz to jest pytanie ich, które pojawia się w głowie, kim Ty w ogóle jesteś? Żeby na to pytanie odpowiedzieć, to tak jak mówię, powinniśmy tworzyć nasz komunikat bardzo spójnie i powinniśmy wiedzieć, kim my sami jesteśmy. Bo jeśli my tego nie wiemy, dlaczego dzisiaj nasze jestestwo tutaj na tym świecie jest ważne dla kogoś innego, nie tylko dla nas samych. Nie mamy być taką gwiazdą, która sobie błyszczy, ale nie przyciąga innych. Gwiazda, która błyszczy, to też daje to światło innym. Ona przyciąga też innych. Więc odpowiedzmy sobie na pytanie właśnie, kim jesteśmy w kontekście naszej wizji, naszej misji i naszych wartości. Kim jesteśmy, to także komunikujmy to poprzez to, co mamy dzisiaj dostępne, czyli internet, czyli media społecznościowe. Kłania się Facebook, kłania się Instagram. Zobacz swój profil. Obejrz, jaki dzisiaj sposób Ty się przedstawiasz. Czy przedstawiasz się jako osoba godna zaufania? Jako osoba, która jest biznesmenem, prowadzi przedsiębiorstwo? Czy też raczej na swoich profilach prywatnych, takie, bo tak się one nazywają, pokazujesz co chwila jakieś rzeczy, które nie do końca są spójne z Twoją firmą, ale też jest Twoją osobą. Dzisiaj świat jest bardzo mały. Przez to, co robi Facebook, przez to, co robią w ogóle media społecznościowe, nam się bardzo skurczył. I informacja, do której mamy dotrzeć, jest bardzo blisko nas. Jest dostępna 24 godziny na dobę. Więc jeśli chcemy budować skuteczne zespoły, efektywne zespoły, zacznijmy ten zespół budować od siebie. Spójrzmy na to, co my przedstawiamy, co my komunikujemy światu. Zatem, kim jesteś? Kim ja jestem? Zobacz sobie mój profil prywatny, z którego swoją tą transmisję nadaję i wejdź także na mój profil firmowy. Ale dwa właśnie profile firmowe. Jeden profil firmowy Justyna Kopeć firma My, gdzie głównym komunikatem są informacje dotyczące mojej właśnie marki osobistej. Witaj Lania. Dziękuję za komentarze, Ania także. I wejdź sobie, czyli tak, mam profil prywatny Justyna Kopeć, profil firmowy, fanpage stworzony Justyna Kopeć firma My, gdzie komunikuję o tym, czym się zajmuję na co dzień, ale także w tej chwili jestem w okresie promocji książki, więc komunikuję o książce firma My. Mam także profil firmowy mojej firmy, Blue Brand, reklama, która sprzedaje. Zobaczcie, jak ja przedstawiam swoją firmę w kontekście także siebie. I czy ja jestem marką swojej firmy, czy też nie? Czy też mogę po prostu, na ile ja tam jestem obecna? Jestem obecna wszędzie i staram się obecna być bardzo spójnie. Te komunikaty, które Wam przedstawiam, którymi się Wami dzielę, naprawdę się uzupełniają. Kim jesteś? Kim ja jestem? To pytanie, które powinno leżeć u podstaw budowania skutecznych zespołów, lojalnych zespołów, zaangażowanych zespołów. Bo jeśli ja nie jestem skuteczna, jeśli ja nie jestem lojalna wobec wartości, wobec swojej misji i swojej wizji, ale też wobec ludzi, jeśli ja nie jestem efektywna i jeśli ja nie jestem zaangażowana, to mówię też do Ciebie. To Twój zespół nigdy nie będzie wyżej niż pokrywka, którą mu dajesz. On nigdy nie przeskoczy Twoich wartości i tego, co Ty pokazujesz na zewnątrz. Twój zespół zawsze będzie ten
milimetr, 2 milimetry pod Tobą. Więc pytanie pierwsze jest, kim jestem? Wizja, misja i wartości. Określ to. Zastanów się, dlaczego powinieneś stworzyć swoją firmę i co dać swojemu możesz zespołowi. W jaki sposób możesz się przedstawiać. To jest jeden element. Drugi element, który jest bardzo spójny z tym, kim jestem, to jest też określenie tego, i to ludzie nad tym zastanawiają, ludzie, którzy dołączają do Twojego zespołu jak najbardziej, a Twoi pracownicy to na to zwracają non-stop uwagę. Drugi element to jest, co myślisz? Jako szef, który milczy, który ma taką introwertyczną naturę, będzie Ci trudno zbudować, właśnie Gosia, zdarza się tak, że faktycznie te profile prywatne osób z osób publicznych bardzo są dalekie od tego, jak one się przedstawiają nam na przykład na szkoleniach, na sympozjach, na konferencjach. Ale to jest, że tak powiem, ich problem. Ja staram się Wam pokazać, że można zbudować tą markę osobistą, która jest spójna i która wcale nie boli, nie uciska nas, bo jeśli my wiemy, w jaki sposób mamy, czy też myślimy, postępujemy, co jest dla nas ważne, to nie jest dla nas problemem, że musimy odrzucić jakąś propozycję, która jest w niezgodzie z nami samymi. No to raczej powoli po prostu buduje naszą autentyczność. Ale wracając do drugiego aspektu. Drugim aspektem, na który pracownicy zwracają uwagę, to jest właśnie to Twoje myślenie, co myślisz. Czyli tak jak zaczęłam wcześniej, jako introwertyk, który trzyma informacje tylko dla siebie, będzie trudno Ci przekonać pracowników i zbudować skuteczny zespół. Nikt nie czyta nikomu w głowie. Póki co, nie mamy jeszcze takich urządzeń, które będą monitorowały nasze myśli i te myśli nam przekazywały kolejnym osobom. Więc pokażmy to nasze myślenie. Starajmy się być otwarci. Starajmy się komunikować jasno nasze oczekiwania, potrzeby. To, jak myślimy, jest ważne i dla naszego zespołu, i dla naszych partnerów biznesowych. Jeśli nie zawsze możemy o tym powiedzieć, jak myślimy, tutaj fajnym oczywiście narzędziem są live'y i ten live, dziękuję, że właśnie jesteś, więc jeśli dla Ciebie jest on wartościowy, a myślę, że taki jest, bo naprawdę staram się też przygotować merytorycznie do każdego live'u, to udostępnij na swojej tablicy zapis z tego live'u, bo być może dzisiaj nie Ty, ale Twoi znajomi będą mogli zainspirować się tym, co ja mówię i być może trochę to zmieni myślenie innych osób, także Twoich przyjaciół. Także jeśli możesz, to taka moja prośba w trakcie live'u, udostępnij u siebie na tablicy, ja będę bardzo wdzięczna, a te informacje być może dotrą do szerszego grona osób. Tutaj Norbert dodał, bądźmy po prostu asertywni. Tak, bądźmy asertywni. Asertywność to jedna z trudniejszych rzeczy, której uczymy się całe życie. Bo asertywność to nie krzyk, to nie uległość, to nie agresywność. Ale dzisiaj asertywności wspominam, o niej nie będę mówiła. Mam schemat swojego live'u, więc pozwólcie, że będę dalej posługiwała się tym, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Asertywność to właśnie też to pokazywanie naszego myślenia. Zaczęłam o tym jeszcze myśleniu. Jeśli ktoś ma dołączyć do naszego zespołu, to najczęściej nie zna nas osobiście. Żeby poznać nas osobiście, sięga po media społecznościowe, bo być może w ten sposób stwierdzi, czy nadaje się do nas z naszej firmy, czy też nie. W związku z tym możecie publikować właśnie takie live'y, jak ja dzisiaj. Możecie publikować wideo, gdzie osoba właśnie na tych dwóch rzeczach może zobaczyć Waszą twarz, jak Wy się ruszacie, Waszą gestykulację, ale także usłyszeć Wasz głos. Mój głos dzisiaj jest troszeczkę taki zachrypiały lekko. Wczoraj miałam całodzienne szkolenie, które prowadziłam i na koniec już ledwo dociągnęłam, żeby ten głos jeszcze z siebie wydobywać. Więc dzisiaj są po prostu tego efekty. Ale czasami widzimy osobę, która jest na pierwszy rzut oka fajna, a jak się odezwie, to głos nas odpycha. To jest coś, co powoduje, że chyba to nie jest ta osoba, z którą chcielibyśmy mieć kontakt jakikolwiek. I to nie chodzi o to, że ten głos jest w tym momencie dziwny. Dla mnie mój głos był dziwny, jak go słyszałam na nagraniu swoim. Natomiast wiem doskonale, że mój głos dla większości z Was być może będzie fajny i przyjemny i będzie spójny ze mną samą, a dla niektórych osób już niekoniecznie. Czy się tym martwię? Nie.
Bo w życiu są ludzie, którzy będą blisko nas i są ludzie, którzy nie będą chcieli z nami mieć żadnych relacji. I to jest naturalne. I tego się nie bójmy. Ludzie są i ich nie ma. Przychodzą i odchodzą. Tak samo jak w budowaniu zespołów. Zespół oczywiście patrzymy całościowo i chcielibyśmy. Ja bardzo bym chciała, żeby każdy członek mojego zespołu był ze mną jak najdłużej. Dlatego, że poświęciłam mu czas, poświęciłam mu swoją energię. Zżyłam się z tym człowiekiem. Ale to jest druga osoba. I nie mam prawa decydować za nią, czy ona będzie ze mną przez całe życie, czy też nie. Nie mam prawa podejmować za nią decyzji i dokonywać wyborów. Ale mam prawo za to pokazywać, co myślę i w jaki sposób. Dziękuję, Karolina, za udostępnienie mojej relacji. To takie bardzo miłe. Dzięki serdeczne. Mam prawo pokazywać moje myślenie. I czy to myślenie będzie spójne z nami, to muszę po prostu o tym zakomunikować. Jeśli boisz się kręcić dzisiaj live'ów, jeśli boisz się kręcić filmów, to przecież możesz pokazać swoje myślenie także we wpisach. I to myślenie możesz pokazywać potencjalnym kandydatom do Twojego zespołu poprzez właśnie znowu swoje fanpage'e, poprzez swój profil prywatny w mediach społecznościowych, ale także poprzez prowadzenie bloga. Ja kocham prowadzić blog, bo akurat prowadzimy blog w ramach firmy bluebrand.pl. Na tej stronie znajdziecie moje wpisy blogowe, które najczęściej dotyczą oczywiście mediów społecznościowych, bo w tym się specjalizuję. Lubię to tworzyć, bo dzięki temu też pokazuję swój styl myślenia, swój sposób myślenia, postrzegania świata. Cieszę się także, jeśli ktoś jest kłącz od tego mojego myślenia. Zawsze to podkreślam, że lubię ludzi, którzy myślą trochę inaczej, bo ja mogę się rozwijać, ludzie mogą też się rozwijać, dlatego że zaczynają włączać znaki zapytania w swoim umyśle, nie tylko zgadzać się ze wszystkim. Zatem pierwsze, kim jesteś? Kim jestem ja? A drugie, co myślisz? Ale też, co myślę ja? Jeśli te dwa punkty mamy zrealizowane w kontekście naszej marki osobistej, to kolejnym punktem, który istotny jest w kontekście budowania zespołów, to jest, co z tego ja będę miał dla siebie. To jest już myślenie drugiej osoby znowu. Czyli ta osoba często zadaje sobie pytanie w kontekście wejścia do zespołu Justyny, co ja będę mógł mieć? Też kilka live'ów temu mówiłam o tych czynnikach niefinansowych motywacji pracowników. Mówiłam zatem o relacjach, mówiłam o uznaniu i mówiłam o rozwoju. To są te czynniki, które pracownicy, niezależnie od tego, z jakiego pokolenia są, gdzieś w pewnym momencie ich oczekują od nas. Więc pojawia się to pytanie, co ja będę z tego miał, że będę tworzył jej firmę, że będę należał do jej dream teamu. Co z tego będę miał? Dlatego Twoja marka osobista bardzo ma duży wpływ na to, jak postrzegana jest Twoja firma, Twoje przedsiębiorstwo. A im mniejsza ta Twoja firma jest, tym bardziej po prostu te dwie rzeczy się nakładają na siebie. Jak się będziesz przedstawiał zatem potencjalnym swoim pracownikom, ale też obecnemu swojemu zespołowi? Wczoraj, jak robiłam szkolenie dotyczące Facebooka, to na tym szkoleniu oprócz osób, które oczywiście zapisały się, zapłaciły za nie pieniądze, to wzięli udział także moi pracownicy. Nie wszyscy, ale niektórzy, w szczególności ci nowi. Czyli co? Dałam im możliwość dodatkowego rozwoju. Jednocześnie nie musiałam poświęcać dodatkowego czasu na edukację, bo edukowali się w tym zakresie, w którym mają ze mną współpracować, razem z grupą, którą tak szkoliłam. Zrobiłam dwie rzeczy jednocześnie. Byłam z moim zespołem, edukowałam mu, zbudowałam możliwość rozwoju, ale też szkoliłam innych. Jaka jest Twoja reputacja? Czy wzbudzasz zaufanie? To są te wszystkie elementy, które będą składały się również na ten obrazek tego, co będę miał z tego dla siebie. Bo jeśli jesteś osobą słabej reputacji, to pracownik nie będzie chciał z Tobą przebywać. Notabene nie będą chciały do Ciebie dołączać nowe osoby do Twojego zespołu. A może jesteś ekspertem? A może masz taką wiedzę, która jest unikalna?
ja wiem, że mogę swoim pracownikom dać bardzo dużo wiedzy, swojego doświadczenia. I staram się im to dawać, tak jak Wam staram się dawać wartość w postaci tych live'ów, moich wpisów, w postaci książki, którą dla Was stworzyłam. To tak samo moim pracownikom na co dzień, w ich zakresach staram się dawać jak najwięcej wartości. Jak najwięcej rzeczy, które będą mogli wynieść ode mnie i być może zabrać na przyszłość. Dzisiaj Twoja rola jako eksperta jest nieoceniona. To jest spełnienie przez tą jedną rolę tych właśnie aspektów związanych z uznaniem, z relacjami, ale także z rozwojem. Silne marki. Silne marki pracodawcy, czyli silna marka nasza osobista, personalna, są nieodłącznie związane z silnymi firmami. Spójrz zatem, oprócz odpowiedzi na te trzy pytania, kim jestem, co z tego będę miał dla siebie oraz co myślę, spójrz jeszcze na to, w jaki sposób ten Twój wizerunek jest kreowany. Czy on jest spójny, autentyczny i czy się wyróżniasz? Dziękuję bardzo, Justyna, za aktywność. To jest uczestniczka mojego wczorajszego szkolenia. Czy ludzie będą dla tych właśnie rzeczy podążać za Tobą, czy też nie? Czy to Ty jesteś tym silnym i najsilniejszym ogniwem Twojej firmy? I tutaj ważne jest słowo Twojej firmy. Czy też raczej ją osłabiasz i powinieneś na lidera tej firmy, znając swoje słabe i mocne strony, postawić kogoś innego? Ja uważam, że to nie jest najlepszy pomysł na początku budowania firmy, ale jak tworzymy zespół i ten zespół jest zgrany, ten zespół zaczyna się rozwijać, zaczyna przyjmować nowe role, to także zmieniają się role lidera. I być może to dodanie odpowiedzialności pracownikom spowoduje, że ktoś inny będzie, nie chcę używać słowa lepszy, ale tutaj mi się ono ciśnie, ale będzie też mógł być liderem. Ja mam to szczęście, że w mojej firmie mam lidera, mam zdecydowanego lidera. Jest to Aneta, o której już często Wam na live'ach mówię. Więc Aneta jest tą osobą, która spokojnie pozwala mi dzisiaj być w domu i z domu kręcić, nagrywać, właściwie nie nagrywać, bo to jest na transmisja na żywo, w związku z tym dzielić się wiedzą z Wami na żywo. Do firmy dzisiaj pojadę, ale już po tym live'ie, tym bardziej, że mam spotkania z kilkoma osobami i bardzo chciałabym je fajnie przeżyć. Ale pozwoliłam sobie dzisiaj zostać jeszcze poranek spędzić w domu, żeby nic mnie nie ostraszało i żeby przygotować się właśnie dla Was. Więc jeśli znajdziesz takie osoby, które będą miały też silną osobowość, daj im szansę zbudować także ich własnych marek osobistych. I nie patrz na to, że być może te osoby kiedyś od Ciebie odejdą. To naprawdę nie jest dzisiaj problem. Często przedsiębiorcy pytają mnie się, jak mówię, to też mówiłam na jednym z live'ów, jak mówię w kontekście rozwoju, że to kosztuje, że pracownik odejdzie, zdobędzie wiedzę i tak dalej. A ja zawsze zadaję pytanie, a co zrobisz w sytuacji, kiedy ten pracownik niewyedukowany z Tobą zostanie? I drugie pytanie dzisiaj, co zrobisz w sytuacji, kiedy nie pozwolisz pracownikom przejąć innych ról w swoim zespole? Także ról liderskich. Tutaj mówiłam, tutaj w sensie live'ów, na transmisji na żywo, też mówiłam o kodeksie honorowym. To właśnie przyjmowanie odpowiedzialności, tworzenie, wchodzenie w nowe role w zespole jest także ważne w kontekście kodeksu honorowego. Jeśli stworzymy zasady, to będziemy naturalnie wchodzić w nowe dla nas role. I teraz, jeśli my mówimy o własnej marce osobistej jako przedsiębiorcy, to zaczęłam od tego, jakbyśmy jeszcze nie mieli zespołu. Jeśli mamy zespół, to także bardzo istotne jest budowanie marek osobistych członków naszego zespołu. Pomyślcie, jeśli firma ma swoje, jeśli ty w swoim zespole nie jesteś już jedyną marką osobistą, ekspertem, ale masz tych marek osobistych kilka. U mnie taką marką osobistą buduje Aneta, która specjalizuje się w pracy z dziewczynami, które zajmują się promocjami, targami, czyli z hostesami, to zobaczcie, że nasze dwie marki osobiste fantastycznie uzupełniają się nawzajem. Poza tym klienci
doskonale wiedzą, kto jest ekspertem w danej dziedzinie. I ja nie muszę mieć na barkach wszystkiego i się spinać, że kurczę, nie jestem w tym najlepsza, że muszę znowu się dokształcić, douczyć, zdobyć dodatkową wiedzę i kontakty. Ja wiem, że moją działką w firmie są media społecznościowe, są efektywne strony internetowe i efektywne strategie marketingowe. To są te trzy działy, w których się skupiam. No i oczywiście budowanie efektywnych zespołów. A wiem, że u Anety tą działką jest z kolei praca z młodymi dziewczynami, z hostesami. Ona ma jeszcze jedną działkę, czyli powierzchnie reklamowe. To jest po prostu jej konik, ona jest na tym punkcie zafiksowana, co mnie bardzo cieszy. My się uzupełniamy. Zobaczcie, że teraz jak klient przychodzi, to dostaje nas dwie. Cieszę się także, że zaczynam powoli mieć w zespole kolejne osoby, które zaczynają być ekspertami w swoich dziedzinach. Jeszcze się one nie promują, jeszcze może nie dojrzały do tego momentu, żeby ogłosić światu: jestem dobry, dobra w tym czy w czymś innym, ale myślę, że taki moment nadejdzie. Nie przyspieszam go, pozwalam osobom dojrzewać samodzielnie. Czytam teraz Wasze komentarze. Norbert, moim zdaniem dobry szef czy lider powinien przede wszystkim szanować swoich pracowników, niezależnie czy to sprzątaczka, czy zastępca. Nie doczytam więcej, bo muszę odsłonić więcej informacji, a nie dam rady niestety w tym momencie. Tak, Norbercie, ja cały czas powtarzam, że skończyły się czasy szefa, przynajmniej ja mam takie odczucie i w coraz większej ilości film to widzę, szefa, który jest apodyktyczny, który stoi wysoko. Skończyły się też czasy, kiedy dokładnie role zespołowe były przypisane. Dzisiaj w zespole każdy sprzedaje. Tak jak sam powiedziałaś, od sprzątaczki poprzez każdego pracownika, na szefie kończąc. W związku z tym musimy każdego pracownika identycznie traktować i szanować. Identycznie, w sensie szacunku, bo nie da się każdego identycznie, mamy też swoje jakieś... Cześć Januszu. Mamy też swoje oczywiście jakieś pewnie być może faworytów, chociaż tego wolałabym nigdy w ten sposób nie postrzegać, raczej wolałabym mówić o liderach. Pojawiają się osoby, które szybciej te role przejmują, takie wymagające większej odpowiedzialności. Dla niektórych trzeba się pochylić, troszeczkę więcej czasu poświęcić osobom, żeby troszkę je pogłaskać, żeby trochę dać im szansę na rozwój, żeby z tymi osobami pobyć i dać im szansę właśnie pokazania swoich mocnych, wartościowych stron. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to zachęcam, to jest moment, żeby je zadawać, bo tradycyjnie przygotowałam dla Was półgodzinny materiał i właśnie te pół godziny dobiegło końca. Przypominam, że moją książkę można nabyć cały czas w okresie przedsprzedażowym, ona jest na stronie firmamy.pl. Link macie już od razu w opisie tego live'a, więc tym razem nie musiałam komentarzy wrzucać. W książce opisuję oczywiście zasady budowania marki osobistej, troszeczkę więcej, dlaczego ta marka osobista pracodawcy jest tak ważna w kontekście budowania zespołów, no więc zachęcam Was do zakupienia tej książki, dowiecie się więcej. Zachęcam również Was do udostępnienia tego live'a, bo wierzę, że wartości, które Wam dzisiaj daję, mogą zmienić Wasze myślenia, może też i podejście do tego, co tworzycie, do także budowania zespołów. Przypominam, że książka Firma My jest poświęcona prawie pół na pół. Po pierwsze samemu procesowi budowania zespołu, a po drugie Tobie jako liderowi tego zespołu. Bo to dzisiaj, zaczynając tworzyć swoją firmę, Ty jesteś jego podstawą, podstawą swojego zespołu. Także nie zapominaj nigdy o tym, że od Ciebie wszystko się zaczyna i na Tobie w firmie wszystko się kończy. Czekam na pytania. Cieszę się bardzo, że dzisiaj byliście aktywni. Dzisiaj znowu sporo osób na live się pojawiło. Przypominam również, że już od 2 tygodni te live publikuję także na YouTubie, więc znajdziecie mój kanał na YouTubie Justyna Kopeć. Zachęcam, jeśli macie problem, żeby gdzieś tam wyskrolować, zejść nisko i zobaczyć, dojść do kolejnego live'a, to na YouTubie jest to uporządkowane, jest to po prostu wrzucone w jeden folder dotyczący firmy My. Po kolei każdy live jest publikowany, więc jest prosty dostęp do treści i do wartości, które Wam daję. Live służą takiego trochę, tak powiem wprost, zachęcaniu Was do tego, żeby oczywiście nabyć moją książkę, bo w książce ta wiedza jest bardziej usystematyzowana. Książkę możecie nabyć w 3 formatach, w 3 rodzajach. Są 3 opcje cenowe, czyli po pierwsze e-booka. I widzę, że tych e-booków poszło całkiem sporo. Znajome osoby, które wydały książkę, mówiły, że e-booki wcale się nie sprzedają, że jednak wersje papierowe.
A u mnie trochę to inaczej wygląda. Zaskoczona byłam, że jednak te e-booki zaczęły się sprzedawać i całkiem w stosunku do wersji papierowych jest ich dużo. Właśnie druga wersja to jest wersja papierowa. Możecie tą książkę nabyć w wersji dla mnie ukochanej, ulubionej, czyli wersji takiej, którą ja mogę pomazać, popisać. Uwielbiam takie wersje papierowe. I książka jest też do nabycia w trzeciej opcji, opcji konsultacji ze mną, gdzie albo online, albo w cztery oczy taką konsultację problemu, który dotyczy Waszego zespołu, Waszej firmy w kontekście właśnie budowania zespołu Wam przeprowadzę. Podstawą naszych firm są relacje międzyludzkie. Nie zapominajcie, że Wy tworzycie to, jak te relacje mają w Waszej firmie wyglądać. Przynajmniej na początku bardzo mocno to jest od Was zależne. Budujcie efektywne marki, swoje osobiste, personalne. Sprawdźcie sobie, jak ta Wasza marka dzisiaj wygląda w mediach społecznościowych. Czy jak wrzucicie ogłoszenie rekrutacyjne, zatrudnię, nie wiem, handlowca, zatrudnię jakąś inną osobę i ta osoba będzie chciała Was sprawdzić w firmie. A jeśli jesteście jednoosobową działalnością gospodarczą, to nawet nazwa firmy, tak jak mówię, Blue Brand, nie kryje Waszego imienia i nazwiska bynajmniej, bo osoba, która będzie bardziej ciekliwa, wejdzie w formularz Waszej firmy na CIDG i zobaczy tak Wasze imię i nazwisko. W związku z tym wiadomo, że prawdopodobnie wcześniej czy później wejdzie na Wasz profil w mediach społecznościowych. Zobaczcie, jak go zbudowaliście. Sprawdźcie też, zadajcie sobie pytania, co jest Waszą wizją, wizją Waszego życia, ale także misją Waszego życia. To nie są proste pytania. I odpowiedzi na te pytania wcale nie mówię, że Wam przyjdą bardzo łatwo. Ja nad swoją misją pracowałam najpierw chyba z miesiąc czasu, po czym do niej wróciłam, bo okazało się, że nie czuję tego, co wcześniej wypracowałam. Zaczęłam ją zmieniać, znowu pracować. I to znowu był kolejny czas, który musiałam poświęcić temu, żeby określić, co jest moją misją życiową. Podobnie z wartościami. Wartości, które raz określimy sobie, zmienią się za jakiś czas, bo Wy się zmieniacie, rozwijacie się, dojrzewacie, podejmujecie różne decyzje, które wpływają na to, w którym miejscu jesteście, więc do tych wartości też warto zaglądać i przynajmniej raz do roku zastanowić się, czy to, co jest w Waszej siódemce, bo ja tak zwykle robię, Wasza siódemka, ja pracuję z klientami, w szczególności nad personal brandingiem, określamy 7 podstawowych wartości, z czego 3 są najważniejsze, priorytetowe, no więc zastanówcie się, czy te wartości w dalszym ciągu tak wyglądają, czy nie, jak będziecie je weryfikować. Też nie zachęcam do częstego weryfikowania wartości, bo jeśli zaczniecie je bardzo zmieniać, to zaczniecie być trochę jak taka chorągiewka na wietrze, a wartości to Wasz kręgosłup, w związku z tym chyba nie warto być taką chorągiewką, warto być stać stabilnie. Często widzę u mnie, jak to się zmienia, że wartości, które są w pierwszej trójce, jedna z nich na przykład wyskakuje na miejsce piąte, a wartość na przykład z miejsca czwartego, a potem znajduje się w pierwszej trójce. Więc raczej to chodzi bardziej o taką modyfikację, ale też zdarzyło mi się już raz, że w ramach tej mojej siódemki wartości jedna wartość uległa zmianie i pojawiło się coś zupełnie nowego. Także zastanówcie się, co jest tą Waszą podstawą, bo to Wy tą podstawę później dajecie własnemu zespołowi, własnej firmie. Zastanówcie się właśnie nad tymi pytaniami, które zadaje sobie potencjalnie osoba, która ma dołączyć do Waszego zespołu, czyli kim jestem, kim Ty jesteś, co myślisz, czyli w jaki sposób przedstawiasz to swoje myślenie, w jaki sposób osoba w ogóle może poznać Twoje myśli. Oraz trzecie pytanie, które pojawia się u nowej osoby w Twoim zespole, to co ja mogę mieć z tego dla siebie. Sprawdźcie, zaudytujcie tak swój trochę profil siebie samego. I zobaczcie, na ile dzisiaj jesteś atrakcyjnym, potencjalnym pracodawcą dla przyszłych pracowników i na ile dzisiaj zespół może z Was już korzystać z Waszych umiejętności, z Waszej autentyczności, spójności, z Waszej eksperckości. Na ile możecie być nauczycielami. Jest nas jeszcze trochę, ja powoli kończę live'a. Przypominam o możliwości zakupienia książki, gdzie te wszystkie tematy poruszam. Przypominam oczywiście i bardzo Was proszę, jeśli macie taką... Jeśli czujecie, że dostaliście dzisiaj wartość, to udostępnijcie ten live dalej na swojej tablicy, bo być może wśród Waszych znajomych jest osoba, która potrzebuje także tych informacji i zadania sobie kilku pytań, które ja dzisiaj postawiłam. Jeśli udostępnicie, będę naprawdę bardzo Wam wdzięczna. Więcej nie mogę. Nie mogę Was przekupić, nie mogę nic więcej zrobić. Mogę tylko dzielić się moją wartością. Ale chciałabym, żeby ta wartość miała też szansę zaistnieć szerzej. Dziękuję tym osobom, które już udostępniły tego live'a. Zachęcam kolejne. Dzisiaj
kończę. Jeśli macie pytania związane z budowaniem marki osobistej, z tworzeniem zespołów efektywnych, skutecznych, zaangażowalnych, lojalnych, takich zespołów, których ja dzisiaj mam i które jest dla mnie dużym szczęściem, to zachęcam także do kontaktu prywatnego, wiadomości prywatnej. Z chęcią się z Wami komunikuję, z chęcią Wam odpowiadam na pytania, jeśli tylko czas mi na to pozwala, bo czasami tych wiadomości bywa dużo. Zachęcam do kontaktu, pozostajmy gdzieś w tym kontakcie. A dzisiaj się żegnam. Jeśli jakieś pytania, to super, dziękuję Gosiu, że miło się słuchało i że super głos, to fajnie, to nie wiem, powinnam chyba po szkoleniach takich całodniowych robić live, żeby ten głos mieć taki trochę zmęczony. No cóż, dzisiaj to wszystko. Jeszcze widzę, że jakieś lajki się pojawiają, jakieś serduszka. Dziękuję Wam. Jestem bardzo wdzięczna, że na kolejnym live spotykamy się znowu w całkiem fajnej, dużej grupie osób. Liczę na kolejne spotkania, bo live'y jeszcze przed nami. Cały maj się jeszcze będziemy spotykać. Jak zwykle temat live'u macie dzień wcześniej podawany. Na dzień następny, czyli w środę już ogłaszam, co będzie tematyką dnia następnego. Zostaje godzina stała, czwartek, godzina 11. Spotykam się z Wami na żywo. Do zobaczenia zatem za tydzień, po długim weekendzie majowym. Odpocznijcie w ten długi weekend, zregenerujcie się, nabierzcie energii. Może znajdziecie chwilę czasu takiego tylko dla samego siebie, żeby zastanowić się właśnie, jak dzisiaj Wasza marka osobista wygląda, ale też jak wygląda Wasza firma. Spójrzcie na swój biznes trochę z góry, ale też trochę z boku, jak się oddalicie na kilka dni z własnych firm, to myślę, że ten dystans pozwoli Wam zobaczyć, że możecie trochę zmienić być może kierunek. Także dobrego weekendu majowego. Ja jadę na Mazury. Mam nadzieję, że pogoda nam się trochę poprawi, że będę mogła także nad jezioro wyskoczyć, przynajmniej może nawet nie zamoczyć nogi, ale przynajmniej poczuć tą przyrodę i wziąć od niej siłę. Was też do tego zachęcam. Widzimy się za tydzień, w czwartek po długim weekendzie, pełni energii, pełni nowych pomysłów, pewni tego też, kim my jesteśmy. Do zobaczenia. Na razie, pa, pa.